10 listopada niedawno walka Mariusz Wach, Artur Szpilka. Wielu przepowiadało, że to będzie nudny pojedynek, że tam nie będzie co oglądać, że wiadomo, co się w ringu wydarzy. Okazało się, że naprawdę walka była emocjonująca, dramatyczna do ostatnich sekund praktycznie. Jak tę walkę zapamiętałeś? No przede wszystkim ta walka pokazała też jeszcze jedną rzecz, wracając do poprzedniego naszego punktu rozmowy, że w Polsce poza jedynym trenerem absolutnie ekstraklasy boksu zawodowego na świecie, Fedorem Łapinem, jest tak naprawdę powiedzmy dwóch, trzech trenerów bez takiego doświadczenia na tym poziomie, ale gdzieś pokazujących się, potrafiących przygotować dobrze zawodników i z absolutnymi szansami na rozwój. To jest Piotrek Wilczewski i to jest Andrzej Liczyk. I tutaj widać było, że Piotrek Wilczewski razem z Mariuszem dobrze przepracowali okres przygotowań. Mariusz był naprawdę sfokusowany, skoncentrowany, wyjątkowo, byłem zaskoczony. Znam Mariusza całe życie dobrze, przed tą walką poznaliśmy się bliżej, mieliśmy dużo kontaktu i naprawdę wydaje mi się, że Mariusz od bardzo, bardzo dawna, może nigdy się tak nie przygotował do walki, wierzył w zwycięstwo, wierzył nawet powiedział dosyć łatwo wygraną nad Arturem Szpilką przed czasem. W boksie jest tak często, że można postawić koło siebie dwóch zawodników średniej klasy, którzy robią świetne widowiska, czasem spotykają się wielcy mistrzowie, robią nudne widowiska. Są kibice i niektórzy dziennikarze, którzy stawiają, widzą czasami wspaniałe, wielkie wojny. Dla mnie zawodników trzecioligowych, którym na salę bokserską nie bardzo wpuścił, ale się panowie tłuką ile wleje, to jest nazywane niesłusznie wielkim boksem, czy wielkimi wojnami. Porównywanie do Artura Gatiego na przykład, dalej, dalej. No, są różne możliwości, różne optyki, różne rzeczy ludzi w boksie interesują. Walka Artur Szpilka, Mariusz Wach często przez wielu przed walką była uznawana za taki w cudzysłowie troszkę freak fight polskiego boksu. Pokazała, że nie żadnym freak fightem, tylko pokazała dwóch zdeterminowanych pięściarzy o dużej dysproporcji fizycznej, no pewnie co najmniej ze 12 cm wzrostu, nawet nie 15, chyba 17 kg, bo z tego co pamiętam na ważeniu źle była podana waga Mariusza Wacha. I pokazała dwóch fighterów, który każdy z siebie dał wszystko, żeby tę walkę zgodnie z formą, którego tego dnia mieli przygotowaniem, żeby tę walkę wygrać. Walka moim zdaniem wyszła bardzo emocjonalna, chociaż oczywiście nie jestem obiektywny, bo mnóstwo pracy mnie ta gala kosztowała, to była bardzo ciężka do przygotowania impreza. Nie spodziewałem się, że będzie tak organizacyjnie ciężko szła. Efekt końcowy moim zdaniem wydaje mi się bardzo przyzwoity, natomiast no, to kibice powinni bardziej oceniać niż ja, osoba tak głęboko w to zaangażowana. Natomiast no było chyba to, co w boksie chcemy. Może troszkę za mało ciosów. Mariusz Wach zrobił to, co miał zrobić. Nie dokończył walki w momencie, kiedy wydawało się, że było blisko. I na pewno tego bardzo żałuję. Z kolei Artur Szpilka miał dużo bić więcej ciosów na dół, nie mógł znaleźć miejsca. Moim zdaniem nie do końca wykonywał taktyczne założenia. O to zresztą Andrzej Gmitrów w czasie walki miał pretensje. Po walce też żeśmy o tym rozmawiali. Oczywiście no, w takich sytuacjach trzeba się cieszyć ze zwycięstwa. Natomiast i Andrzej, i ja twierdzimy po tej walce, że no, było dużo bardzo elementów, na których trzeba bardzo poważnie popracować, jeżeli mamy dalej duże ambicje, a mamy, tak. No niestety ta praca nie będzie wykonana z Andrzejem Gmitrukiem i to jest rzecz, której się nikt z nas oczywiście nie spodziewał. Po walce było też dużo dyskusji na temat werdyktu, czy powinien być słuszny, czy nie. Mi się wydaje, że troszkę też to wynikało z podziału między kibicami na jakieś tam sympatie, antypatie bardziej. Jak ty to widziałeś? Punktowałeś walkę? Uważasz werdykt za słuszny, kontrowersyjny? Ja przyznam szczerze, że tak punktowałem troszkę po łebkach. Moim zdaniem, już nie pamiętam w tej chwili, tam chyba jedna czy dwie rundy mogły być takie, pójść jedną lub drugą stronę. Moim zdaniem, ale tak jak mówię, nie punktowałem bardzo dokładnie, wychodziło mi 95-94 dla Artura Szpilki. Ktoś, kto mówi o jakimś skandalu przy takim zwycięstwie jednym punktem, jest po prostu nieuczciwy w stosunku do siebie, a jeżeli jest dziennikarzem, jest nieuczciwy do kibiców. To jest odwieczny problem. Jeżeli wchodzą w grę emocje, to ciężko być obiektywnym. To dotyczy sędziów, dziennikarzy, działaczy, także i kibiców, tak? Z całą pewnością bliżej wygrania walki przed czasem był zdecydowanie Mariusz Wach. Był moment, że wydawało mi się, że jest po walce. No ale jednak Artur jakoś się pozbierał. Pierwszy raz w życiu w takiej sytuacji kryzysowej wybrnął i za to ewidentnie należą mu się wielkie brawa. Tutaj relacja Andrzej Gmitruk, Artur Szpilka, że tak zdał egzamin w sytuacji bardzo kryzysowej.
Chociaż z drugiej strony pamiętam wiele walk Artura poprzednich z innymi pięściarzami, jak kiedyś boksowałem z Fiodorem Łapinem, to takie sytuacje się po prostu nie zdarzały, żeby tak się opuszczały ręce i tak dalej. No ale każda walka jest inna, czas jest inny, to rzeczy, co których chyba nie wolno i nie powinno się porównywać. Wach mówi, że na miejscu Szpilki chciałby teraz rewanżu. Ten rewanż jest formalnie możliwy? Myślicie o takim rewanżu? No bo na pewno dobrze by się sprzedał, tylko teraz czy taki rewanż opłaca się Arturowi Szpilce, czy to nie jest walka zbyt ryzykowna? Jak to wygląda? Ja jestem absolutnie za tym, żeby tę walkę rewanżową zrobić, bo rzadko się zdarza na polskim podwórku taka walka. Ja myślę, że starczy już, jeżeli można robić walki o dużym ładunku sportowym, dużym ładunku emocjonalnym lub tym i tym równocześnie, no to powinniśmy zdecydowanie robić, szczególnie, że to nie są pięściarze młodzi. Artur jest w wieku średnim, zbliża się do 30, Mariusz Wach zbliża się do 40. Jeden i drugi już walczyli Mistrzostwo Świata, jeden i drugi dużo w ringu widzieli, jeden i drugi wiedzą, jak pachnie i duży pieniądz, i bliskość Mistrzostwa Świata, i ból porażki po takiej walce. Więc ja myślę, że takiej walki powinno dochodzić. Jedna rzecz, co stoczy nasz rynek, że tak powiem, ma wyporność finansową na organizowanie takich pojedynków. No, Gliwice nie znam jeszcze wyników końcowych, ale nie sądzę, żeby wyszło na zero. Z drugiej strony uważam, że przynajmniej raz w roku takie duże wydarzenie jesteśmy winni kibicom organizować. Myślę, że było bardzo dobrze ta impreza odebrana generalnie jako cały event. Bardzo ciekawa produkcja telewizyjna. Pierwszy raz z naszym nowym partnerem Telewizją Polską robiliśmy tak duży event i naprawdę produkcja moim zdaniem wyszła świetnie, piękny obrazek telewizyjny. Może oprócz jakichś tam burt trochę wśród kibiców, które nas zaskoczyły, trochę inny przekrój był kibica niż normalnie na naszych galach. Nowy wielki obiekt, agencja ochrony, która nie do końca ten obiekt jeszcze znała. Było trochę niedoskonałości. Myśmy praktycznie całą galę gaścili, że tak powiem, tam jakieś nieporozumienia w różnych częściach hali. Ale i większość kibiców, z którymi miałem kontakt, byli bardzo zadowoleni z imprezy. Nasi goście w dużej ilości byli, którzy uczestniczyli w imprezie, byli zadowoleni. Wyniki telewizyjne, około 2 milionów ludzi w szczycie oglądających, to dzisiaj jest bardzo dobry wynik oglądalności, nie oszukujmy się. To jest bardzo ważne, że z nowym partnerem telewizyjnym wracamy na milionowe oglądalności. To jest wielka rzecz dla polskiego boksu, że nie schodzimy coraz niżej do jakichś kanałów kodowanych, gdzie no nie jest chyba to tajemnica dla kibiców, że w większości tych gal dzisiaj oglądalność jest 50-60, no może 70 tysięcy, a tutaj robimy 1,5 miliona, 1 200, 2 miliony, to jest zupełnie inna skala. To jest partner telewizyjny dzisiaj w takich konstrukcjach współpracujemy z kanałem otwartym Telewizji Polską, program Pierwszy Walki Wieczoru, TVP Sportu się wspaniale rozwija, cały event to jest szansa dla sponsorów, to jest szansa dla miast, które chcą się promować, dla regionów, znowu bycia, że tak powiem, w grze, w ekstraklasie. I to oczywiście wszystko trwa, natomiast jestem przekonany, że przy takiej współpracy my z biegiem czasu pozyskamy większych sponsorów. Wierzę w to, że te eventy, które zrobiliśmy, jedne gorsze, drugie lepsze, no tak jest, ale każdy z nich coś nowego nas uczył i wierzę w to, że się przyczynią właśnie ku temu, że się pojawią większe środki i pozwolą nam organizować większe eventy. No, w tym roku żeśmy mało kto zwrócił uwagę, zrobiliśmy walkę Mistrzostwa Europy, zrobiliśmy bardzo ważny do budowania właśnie pozycji boksu wśród sponsorów przyszłych event taki VIP-owski w Zakopanem, zrobiliśmy potężną galę w Gliwicach, no więc tak naprawdę obiektywnie jak się nad tym zastanowimy, to no, do gali, nie wiem, z Nysy, którą żeśmy też jakoś tam powiedzmy wspólnie organizowali z Piotrem Wernerem, no to już jest, to są lata świetne. Walka Mistrzostw Europy, walka Szpilka Wach, bardzo udana, świetnie przeprowadzona impreza VIP-owska w Zakopanem. Mniejsza w wymiarze, nie do końca udana walka wieczoru, ale jednak bardzo ważna podtrzymanie aktywność Krzysia Głowackiego, dzięki której, bo naprawdę powiedzmy sobie szczerze, dzięki takim właśnie walkom, nawet jak Wałczu, to taka szybka, krótka walka, ale ona w BoxRec-u jest zapisana, ona w Fight Factie jest zapisana i to jest kolejny przyczynek do tego, dlaczego Krzysztof Głowacki znalazł się w turnieju. Więc myślę, że ogólnie trzeba uznać, że na naszym rynku, że tak powiem, sportowym walki Krzysia Głowackiego, walki Artura Szpilka z Mariuszem Wachem, walki Kamila Szeremety, no objawienie czyli Fiodor Czerkaszyn, Paweł Stępień, Maciek Sułęcki, no to naprawdę wykonali kawał roboty i myślę, że jak kibice się obiektywnie nad tym zastanowią, porównają pierwsze półrocze do drugiego półrocza, to zobaczą ogromną różnicę.
Wracając jeszcze do aspektu sportowego i szpilki, każda wygrana jednak go bardzo dużo kosztuje tutaj w tej walce. Mimo zwycięstwa kolejne deski, jak teraz można prowadzić Artura, żeby jakby optymalnie poprowadzić jego karierę? I jeszcze takie pytanie a propos, wiele osób twierdzi, że zbyt wcześnie wzięliście walkę z Wilderem. Takich propozycji się nie odrzuca, czy z perspektywy czasu jakby żałujesz, że zgodziliście się wtedy na tę walkę? To jest bardzo trudne pytanie, bo oczywiście po walce można mieć bardziej jakby skrystalizowane poglądy. Ja generalnie jestem raczej zwolennikiem, że walka mistrzostwa świata się nie powinna odrzucać. Natomiast no, każda walka jest inna, każdy zawodnik jest w innej sytuacji, ma inne apetyty, inne wymagania, inne sytuacje dookoła siebie. Moim zdaniem ta wyrywność Artura była przedwczesna. Ja jako odpowiedzialny człowiek za karierę Artura myślę, że ze 2-3 razy dałem się ponieść rzeczywiście jego nieprawdopodobnej energii. Przede wszystkim walka z Jenningsem, która zdecydowanie była za wcześnie. Artur, jak to niektórzy ładnie mówią, tam wychodził sobie czy wydrapał na Twitterze. No, prawda jest taka, że rzeczywiście, że temat się w ten sposób zaczął, natomiast na końcu no, to myśmy kiwnęli głową i Fiodor Łapin dał się przekonać Arturowi, ja też. I myślę, że ta walka była za wcześnie. Natomiast walka o zawodowe mistrzostwo świata Federacji WBC, największy prestiż, wielka gala, wielka szansa, jak to po angielsku się mówi w przyboksie opportunity, great opportunity, no nie oszukujmy się, bardzo duże pieniądze. Artur dzięki tej walce, bo nie rozsłonił tych pieniędzy, jest generalnie od jakiegoś czasu ustawiony finansowo, ma piękny dom, no to też jest przecież bardzo ważne, nie oszukujmy się, to jest zawód pięściarza, ten zawód nie trwa wiecznie. Moim zdaniem ta walka nie była błędem. No, strasznie bolało nas to i boli, że do czasu, kiedy Artur na zmęczeniu dał się złapać na no, klasyczną sytuację, którą niestety na zmęczeniu wyszły stare błędy, moim zdaniem bardzo dobrze boksował. Przyczyna porażki z Adamem Kownackim. Uważasz, że ta walka z Wilderem zostawiła ślad, czy to po prostu była kwestia zestawienia styli bokserskich i Artur Szpilka, nie wiem, na 10 walk z Kownackim 8 czy 9 by przegrał? No to jest kolejne bardzo trudne pytanie. Z całą pewnością Artur Szpilka przed walką z Adamem Kownackim zdążył już zdominować swojego trenera Reniego Shieldsa, co było, że tak powiem, rzeczą moim zdaniem najgorszą, ponieważ Artur potrzebuje bardzo mocnej ręki. Każdy z wielkich trenerów inny ma sposób jakby prowadzenia zawodników. Fiodor Łapin w sposób taki bardzo zorganizowany, bardzo konsekwentny, często zimny. Te pochwały nie są za częste, chociaż na sali jest jakaś tam wesołość, ale w jakichś tam ramach. Andrzej Dmitruch z kolei budował Artura, często bardzo prowadząc mu komplementy, nawet chyba nie do końca zasłużone, ale w ten sposób go tak w sposób pozytywny dopingował czy zachęcał do jeszcze większego wysiłku, jeszcze większej pracy, jeszcze większej koncentracji. Ronnie Shields myślę, że do pewnego momentu był super, do momentu, w którym Artur go po prostu sobie podporządkował. Ja widziałem rozgrzewkę przed walką z Adamem Kownackim, to on dokładnie mówił trenerowi, co ma robić, gdzie ma trzymać ręcznik. Ważne były, nie wiem, emblematy na szlafroku. No, zupełna dekoncentracja i zupełne zlekceważenie Adama Kownackiego, co po pierwsze już zawsze jest karygodnym błędem w boksie i często się kończy brzydką karą. A jak się okazało, Adam Kownacki w tym swoim specyficznym stylu, ze specyficzną sylwetką, która nie dla wszystkich nadawała się do boksów, niby fachowców, tak? Kłaniam się, to okazał się pięściarzem bardzo skutecznym, o rzeczywiście kamiennej głowie, niby nie takim strasznie dynamicznym, ale duża swoboda wprowadzania ciosów, te ręce jednak ważą i się okazał dużo skuteczniejszym pięściarzem niż przed walką z Arturem Szpilką się wielu wydawało. Mnie też, aczkolwiek ja go tak nie lekceważyłem. No, myślę, że to jest największa przegrana w historii Artura, bo nawet nie chodzi o to, że się przegrywa w sporcie, czasami się przegrywa, na tym polega idea rywalizacji sportowej. Natomiast stosunek do tego, co Artur jaki miał, gdzie był, co myślał, co mówił, do tego w stylu jakim zaboksował, no to rzeczywiście jest coś, co szalenie Artura wiem, że boli i bolało. Mnie też, no bo ja w jakiś tam sposób oczywiście z szacunkiem dałem Kownackiego, ale z Arturem się utożsamiam od wielu, wielu lat. I tyle. Czy to miało coś wspólnego z Wilderem? Ciężko mi powiedzieć. No, inaczej, powinno mieć po walce z Wilderem to, że powinien bardziej szanować przeciwników, bardziej się koncentrować, to na pewno. A to chyba też było dla Ciebie zaskoczenie mimo wszystko, bo można już teraz powiedzieć, były plany, żeby zrobić walkę Szpilki z Zimnochem. Pod koniec roku Zimnoch okazał się, przegrał z Abelem. Artur miał wygrać z Kownackim, jednak przegrał. Ja przyznam szczerze, że
Byłem przerażony, jak zobaczyłem zachowanie Artura dzień przed walką, w szatni i tak dalej, bo on naprawdę był, myślałem, że będzie gdzieś indziej i widziałem ten moment, ja szedłem, prowadziłem go, trzymałem ręce na jego karku do ringu, jak on wyszedł i nagle się był zszokowany, że Jezu, ta walka już jest za chwilę. Jakoś tak zupełnie to było takie, że on tak czuł się, ta walka kiedyś tam jest, tak dalej, nagle trzeba się skoncentrować, wyjść do ringu i walczyć z facetem, który bardzo chce tę walkę wygrać i ma łeb jak ze skały, jak to się w boksie mówi. Na pewno największym zaskoczeniem była łatwość, zakładam, Kowalski wygrał z Arturem, który praktycznie no, niewielki postawił opór. Ale no, tutaj zupełnie gdzieś ta głowa Artura uciekła. Narożnik nie był w stanie zrobić żadnej roboty. Nie było żadnej łączności pomiędzy Arturem a narożnikiem. I się skończyło, jak skończyło. Damn.